Ta rejonowa w Ostrowie prowadzi postępowanie w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci 25-letniej pacjentki miejscowego szpitala. Zawiadomienie o przestępstwie dotyczące wskazanego zdarzenia zostało złożone przez rodzinę zmarłej kobiety. Prokuratura zarządziła przeprowadzenie sekcji zwłok. Sekcja została przeprowadzona przez Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu. Dotychczas biegły przeprowadzający sekcję nie wydał opinii odnośnie przyczyny śmierci kobiety. Konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań, które pozwolą na wydanie możliwie wszechstronnej opinii. Jednocześnie niezbędne jest podjęcie innych działań zmierzających do ustalenia okoliczności pobytu kobiety w szpitalu, udzielania jej pomocy medycznej. Niezbędne jest zabezpieczenie dokumentacji medycznej, a także dokonanie przesłuchań członków personelu medycznego. Na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe dokonanie oceny opisywanego, omawianego zdarzenia. W zawiadomieniu przekazanym prokuraturze rodzina przedstawiła zastrzeżenia co do sposobu działań leczniczych podejmowanych wobec kobiety.